Dawno, dawno temu żył sobie pewien gość nazwiskiem Newton. Jednak pewnego dnia spadające jabłko pisgło go prosto w łeb. I tak oto ustanowił on prawo powszechnego ciążenia. Prawo, przez które ciężko nam się wchodzi po schodach i przeto wynaleziono windę. A winda też musi być wciągana i opuszczona na linach i temu prawu podlega. Podczas postoju, gdy ludzie wchodzą lub wychodzą, wypadałoby, aby winda stała w miejscu. Dlatego należy zapobiec sile ciążenia i zastosować urządzenie, które windę unieruchomi. Widzimy teraz takie urządzenie. To dwuszczękowy hamulec, który zaciska swe szczęki na obracającym się wale. Na czas jazdy uruchamiany jest luzownik, który odciąga szczęki hamulcowe, zaś przy postoju szczęki te dociskane są sprężynami. To bardzo oczywista konstrukcja, biorąc pod uwagę fakt, że stan zahamowany jest zasadniczym i jego pewność warunkuje to, że komuś przy wsiadaniu winda łba nie urwie, nawet gdy braknie prądu. Przypomnijmy, podczas jazdy luzownik, jak sama nazwa wskazuje, luzuje szczęki hamulcowe i wówczas kontrolę nad konsekwencją prawa powszechnego ciążenia całkowicie przejmuje silnik. Zadajmy sobie teraz takie pytanie. Co by się podziało, gdyby ręcznie odciągnąć szczęki hamulca bez uruchamiania silnika? To oczywiste. Siła ciążenia sprawi, że winda zacznie się poruszać samoistnie. Zanim przejdę do rzeczy, to w tym miejscu pozwolę sobie na osobisty przytyk. Jak nieraz czytam komentarze, to odnoszę wrażenie, że bardzo wielu piszących ma związane z tym koszmary nocne i inne problemy. Że winda spada, ucieka albo pożera ludzi żywcem. Z takim portfolio myślę, że można być przyjętym w tworkach poza kolejką. Dlatego pragnę zwrócić uwagę, że ten i inne moje materiały mają charakter, nazwijmy to, inżynierski, a nie terapeutyczny. Ja tu będę takie koszmary nasilać, a nie leczyć. Stąd proszę powtórnie zastanowić się przed oglądaniem. Natomiast osoby, które faktycznie zainteresowane są techniką, fizyką i racjonalną oraz merytoryczną dyskusją, zapraszam do kontynuacji oglądania, z nadzieją, że materiał się spodoba. Jak już widzieliśmy, odciągnięcie szczęk hamulcowych spowodowało ruch windy. Zagadka brzmi, w którą stronę winda ruszy. Odpowiedzią na to jakże zbędne zwykłemu człowiekowi pytanie niech będzie eksperyment na faktycznej windzie. Kamera pokazuje teraz wrota do windy na jednym z pięter. Z drugiej kamery synchronicznie zobaczymy, co dzieje się w maszynowni. Przekaźnik otwierania drzwi zostaje przytrzymany palcem. To dlatego, aby zasymulować przesłonięcie fotokomórki i utrzymać drzwi otwartymi, a jednocześnie nie zrobić sobie krzywdy. Wszakże taka winda będzie teraz trochę gilotyną i lepiej stać w oddali. Kabina windy jest pusta. Następuje zwolnienie hamulca. Teraz jestem ciekaw, ile zainteresowanych obstawiło, że kabina poleci w dół. Niewtajemniczonym pokazują i objaśnią. Typowy dźwiglinowy składa się z kabiny, w której jeździmy, oraz przeciwwagi, doczepionej do drugiego końca lin i poruszającej się gdzieś obok w szybie w stronę przeciwną. Takie rozwiązanie służy zrównoważeniu ciężaru kabiny, także silnik nie musi podnosić całej masy, a jedynie różnicę pomiędzy kabiną i przeciwwagą. Optymalnie przeciwwaga od kabiny waży więcej o pół udźwigu windy, stąd przy pustej kabinie jest cięższa i kabina ucieka nam w górę. Popatrzmy jeszcze raz. I znów podobnie. Natomiast gdybyśmy windę załadowali do połowy udźwigu, na przykład wsiadłby tam święty Mikołaj, który jak wiadomo jest gruby jak śmieciarka, to odciągnięcie szczęk hamulcowych nic by nie dało. Zrównoważone masy nie poruszą się, a jak już każdy się domyśla, gdyby do windy wsiadła na przykład teściowa, obciążając ją do wartości bliskiej maksymalnemu udźwigowi, winda taka poleci w dół. Spójrzmy przy okazji na jeszcze jeden szczegół. Tym razem widok z wnętrza kabiny. Za każdym razem na cel pokazowy zostały otwarte drzwi. Bez tego nic by nie było widać, ale przy okazji obserwujemy jeszcze jeden efekt. Drzwi po odjeździe nagle zamykały się z hukiem. Otóż gdy kabina odjedzie wystarczająco daleko, to krzywka znajdująca się na skrzydle drzwi kabinowych przestaje trzymać rolkę drzwi szybowych, a te puszczone luzem zostają zamknięte siłą własnej sprężyny. A ponieważ nie ma tu żadnego spowalniacza, to operacja ta kończy się sromotnym hukiem. Z pewnością lepiej jest trzasnąć drzwiami, aniżeli żeby zostały otwarte i ktoś w nie wleciał.
Swoją drogą, po każdej próbie należy po pierwsze wrócić na piętro z kamerą, a po drugie musimy to wykonywać nie na ostatnim piętrze, bo inaczej chwilę po ruszeniu winda wpakowałaby się w wyłączniki krańcowe, a potem już trzeba byłoby tylko biegać do podszybia, odciągać z powrotem wyłączniki na zderzakach. Linie zamknęły. Szanowni Państwo, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że tym razem, jeżeli pojawi się jakakolwiek dyskusja, to wyłącznie merytoryczna i obędzie się w niej bez nic nie wnoszących zwierzeń o marach i koszmarach nocnych, jak to komuś winda przefruwa przez dach. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.